Paweł Górak, trener Prochu Pionki po meczu 12 kolejki. Dzisiaj Proch wysoko i pewnie ogrywa zdobywcę Okręgowego Pucharu Polski po Wiślankę Lipsko 4-1. Były trenerze nerwy w szatni po tym golu z rzutu karnego, czy pełen spokój i pewność siebie po tym, co działo się do tego karnego? No, byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że nie było nerwów, no, dostać praktycznie bramkę z niczego, znaczy z rzutu karnego, no, ale po takim bezmyślnym trochę faulu, po takiej słabej decyzji Władka Szarko, gdzie poszedł na raz i sfaulował zawodnika, który się znajdował w bocznej strefie pola karnego, praktycznie tyłem do bramki, nie stwarzając żadnego zagrożenia. Troszeczkę się zdenerwowaliśmy, ale próbowałem chłopaków tutaj uspokoić i myślę, że to się udało, ponieważ byliśmy zdeterminowani na drugą połowę i gdzieś tam w miarę szybko podwyższyliśmy ten rezultat, co dawało większy spokój. Także chyba dobrze się odbiliśmy po tej sobocie z centrum, gdzie dużo mówiliśmy o nieskuteczności. Dzisiaj 4 strzelone bramki. Chyba tak w punkt dzisiaj było wszystko na boisku. Tak, myślę, że dzisiaj akurat skuteczność była na dość wysokim poziomie i chciałbym to utrzymać do końca sezonu. Tak się stało, że Szydłowianka straciła punkty walkowerem, bo z Powiślanką Lipsko z remisu zrobiło się 3-0 dla Powiślanki. Dzisiaj Szydłowianka 0-3 w Wierzbicy. Proch wygrywa, trener w ogóle patrzy na te inne wyniki, potem wieczorem patrzy w tabelę, czy absolutnie się tym nie interesuje i my robimy swoje. Nie patrzymy, ile mają punktów przewagi, bo to się wszystko może zdarzyć w tej lidze. To znaczy, że tu nie jest czas jeszcze na analizę. Oczywiście patrzę, oczywiście się interesuję, no bo gdzieś tam jestem elementem tej ligi, więc muszę się interesować. Choćby nawet i z racji swojej pracy, ale też z zainteresowania. Natomiast to jeszcze nie jest czas na analizę. Teraz trzeba po prostu zbierać te punkty, które można i w miarę spokojnie przygotować się w zimę do rundy rewanżowej, bo ona będzie kluczowa w ostatecznym rozrachunku, jeśli chodzi o awanse, spadki i tak dalej. Zapytam o jednego z piłkarzy, o Emila Więcka, bo miał gorsze momenty w tej rundzie, miał naprawdę słabe momenty w tej rundzie. Teraz ma naprawdę dobry moment w tej rundzie. To wynika z dobrej pracy na treningach, czy tego, że się przełamał chłopak, że ten zaczął na niego stawiać, zaczął grać w pierwszym składzie? Jak ten go ocenia? No zawsze w karierze każdego zawodnika są takie momenty jakieś kluczowe. Gdzieś dostał szansę jedną, drugą i myślę, że to wykorzystał. Uważam, że dzisiaj był jednym z najlepszych piłkarzy na boisku. Przed nami dwa trudne mecze wyjazdowe. Najpierw Szydłowiec, potem Wierzbica. Jak w tych meczach trzeba zagrać, żeby wygrać? Walka i skuteczność to są dwa takie najważniejsze słowa przed takimi meczami, czy coś jeszcze więcej? Nie, no przede wszystkim to, co powiedziałeś, walka, determinacja, ambicja, okraszone skutecznością i to jest, myślę, gwarancja na mecz wygrany. Teraz na pewno jakieś przemyślenia swoje, jak to się dzieje, że Proch jednego dnia bije mocno po Wiślankę, jednego dnia wygrywa z Warką, drugiego dnia przegrywa z Królewskimi czy z Błotnicą. Z czego to się bierze, takie wahania formy od bandy do bandy, że z każdym w tej lidze jesteśmy absolutnie w stanie wygrać, z każdym, no ale też niestety przegrać też możemy z każdym. To jest kwestia takiego, ja już kiedyś mówiłem o tym, kwestia takiego podświadomego podejścia do przeciwnika. Wiadomo, że taka drużyna jak Błotnica, czy jeszcze do niedawna Królewscy, ponieważ Królewscy zupełnie odmienili się jako drużyna w tej chwili. Uważam, że to jest taka bardzo solidna drużyna Ligi Okręgowej, ale na tamten czas gdzieś tam podświadomości moich zawodników myślę, że było to, że jesteśmy zdecydowanie lepszą drużyną, że jednak nie będzie aż potrzeba tyle determinacji, tyle siły, takiego zaangażowania, takiej dyscypliny taktycznej, żeby wygrać ten mecz. No i wyszło tak, jak wyszło. A poza tym to jest kwestia też ustawienia. Zawsze w naszej piłce, szczególnie polskiej piłce, lepiej się gra, łatwiej o ten wynik taki skuteczny w sytuacji, gdy podchodzimy do gry z obrony, aniżeli musimy atakować. A te dwa mecze akurat, które przegraliśmy, to były mecze z rzędu tych, których praktycznie atakowaliśmy non-stop i to my byliśmy głównie przy piłce. I wiadomo, że w takich meczach, jeżeli brak jest skuteczności z naszej strony, to każda strata piłki wiąże się z jakimś tam szybkim atakiem, kontratakiem, który może się zakończyć bramką. I tak było, plus do tego jakieś tam błędy poszczególnych zawodników. I tak to było właśnie w tych dwóch meczach. Dziękuję bardzo, trenerze. Dziękuję. Mariusz Sztobryn, trener Powiślanki Lipsko, po meczu 12 kolejki. Powiślanka przegrywa w Pionkach 1-4. Trener odbiera to jako wysoką i bolesną porażkę z przebiegu tych 10 minut. No tak to trzeba nazwać, bo
Na pewno mieliśmy inny plan na to spotkanie, na pewno runął nam już po 20 sekundach, gdzie daliśmy no, bramkę z racji kosmicznej bramek tak naprawdę, które się nie zdarzają. Dawno już nie widziałem czegoś takiego i takiego prezentu. W 20 minucie robimy dokładnie to samo i po 20 minutach mecz jest skończony, bo gdzieś mamy kłopoty w ofensywie, mamy dużo problemów i ciężko już nam było gdzieś tam stwarzać sytuację, czy wierzyliśmy, natomiast czy realnie była szansa już dogonić Proch, który napędzony prowadzeniem 2-0, no, był ciężki do ugryzienia i pozostałe sytuacje, pozostałe bramki też było tylko następstwo tego, co się wydarzyło w pierwszych 20 minutach. Też ta 20 minuta i gol na 2-0 dla Prochu, trener go ocenia jako błąd bramkarza Wnukowskiego, że mógł zachować się lepiej, inaczej wypuścił piłkę, ktoś go popchnął, ktoś go wytrącił, jak ten to widział? No oczywiście, że błąd, bramkarz krzyczy, że jego piłka jest wysoko w powietrzu, wyskakuje w 5 metrze, ma piłkę w ręce i ją wypuszcza do zawodnika, który ma pustą bramkę, no to no, inaczej tego nazwać nie można. No, gdzieś trzeba czasem te błędy brać na klatę i głośno o nich mówić i gdzieś tam sobie zapominać, bo każdy błędy robi, my ich popełniliśmy dzisiaj mega dużo, stąd też nie mieliśmy szans na zwycięstwo w tym spotkaniu. Po takim meczu jak dzisiejszy, ten Sztobry będzie miał najwięcej pretensji za te błędy indywidualne, czy coś jeszcze więcej dzisiaj nie zatrybiło w tej drużynie? Przede wszystkim my dzisiaj mentalnie podeszliśmy do tego spotkania, nie umieliśmy się przestawić ze środy na sobotę, chyba niektórzy zbyt długo świętowali, niektórzy zbyt długo gdzieś w tej sferze mentalnej przebywali, gdzieś byli super bohaterami, natomiast trzeba było szybko zejść na ziemię, apelowaliśmy, ja się spodziewałem, często jest tak w piłce nożnej, że po najlepszym meczu w sezonie przychodzi jeżeli się nie przygotujesz mentalnie, w głowach sobie tego nie ułożysz, to przychodzi najsłabsze spotkanie i my dzisiaj nie byliśmy mentalnie przygotowani do tego, żeby zmierzyć się z Prochem jak równy z równym i po prostu zdobyć te punkty. Tenże były trener jednego z największych klubów w Polsce, oprócz Radomiaka, czyli Legii Warszawa, trener Wukowicz, powiedział kiedyś, że nigdy nie jest tak dobrze w Legii, jak się mówi, nigdy nie jest tak źle w Legii, jak się mówi. To idealnie chyba pasuje do Powiślanki, bo jaka jest o tej Powiślance prawda, bo w środę wygrywacie z drużyną grającą dwie klasy wyżej i macie ciężką drogę w Pucharze Polski. W lidze też potraficie z tymi lepszymi grać, a mimo to jesteście takim typowym średniaczkiem tej ligi. To gdzie jest ta Powiślanka tak naprawdę i gdzie jest potencjał tej drużyny? Moim zdaniem zawsze miejsce w tabeli i sytuacja odzwierciedla to, co się dzieje, potencjał. Śmiejąc mi się czasem chce, jak się mówi o tym, że jakaś drużyna jest na którymś tam miejscu, ma ileś tam punktów i że ma jakiś tam potencjał. Czy to Wieczysta, Kraków, czy to tam, które to jest miejsce, to taki jest potencjał tego zespołu. Naprawdę narzekać nie chcę, bo nie lubię narzekać, natomiast gdzieś w ostatnich czasach naprawdę mieliśmy mnóstwo problemów. Jeździliśmy w 12, w 13 zawodników na mecze, grając systemem co 3 dni, mając tak 3 ciężkie mecze, jak Szydłowiec, jak Oskar Przysucha i jak Piątki, no nie byliśmy w stanie tego, chyba nikt by nie był w stanie sobie poradzić z tak napiętym kalendarzem, tak to się złożyło, natomiast cóż poradzić, no chcieliśmy, tutaj przyjechaliśmy, chcieliśmy iść tam w serce, mieliśmy jakiś plan, natomiast tak jak jeszcze raz powtórzę, po tak prostych błędach od 20 sekundy spotkania, no niestety to nie byliśmy w stanie na boisku lidera, jeżeli takie rzeczy pojawiają, jeżeli takie błędy się robi, to nie jesteśmy w stanie i nie byliśmy w stanie no, sobie poradzić, chyba nikt by nie był, jeżeli by po 20 sekundach i po 20 minutach przegrywał 2-0. Ostatnia rzecz, trenerze, na koniec, chyba 10 lat już na ławce trenerskiej, jeżeli się nie mylę, lub coś koło tego. Ten środowy Puchar Polski, to w top 3 będzie, czy top już 1, jeżeli chodzi o sukcesy z drużynami seniorów? Powiem szczerze, że ostatnio też nad tym się zastanawiałem i uważam, znając jakby problemy wewnątrz zespołu, znając gdzieś tą wąską kadrę, wiedząc jaka jest sytuacja, choćby to, że mamy teraz jednego bramkarza, drugi zapał kontuzję, to uważam, że ta droga do tego finału, zdobycie tego finału z drużyną Powiślanki, to ja bym sobie ocenił na chyba jako numer 1 tak naprawdę, bo wiem ile trzeba było heroizmu, ile trzeba było determinacji, ile trzeba było tak naprawdę wyrzeczeń, żeby tam dojść i żeby tak naprawdę to wygrać i to się odbiło kosztem czegoś, bo tak naprawdę odbiło się
kosztem niektórych meczów ligowych, chociaż ja bym nigdy nie zamienił zwycięstwa w pucharze na jakąś tam jedną przegraną w lidze. W lidze, to mówię o tym w lidze, bo w lidze okręgowej nie ma takich spotkań, nie ma takich meczy, jakie mają miejsce w finale Pucharu Polski, gdzie jest i prestiż, i fajna oprawa, i transmisja telewizyjna, i przede wszystkim bardzo poważny mecz. Szybko odpowiedź, trenerze, na koniec. Dwie drużyny już bez kolejności miejsc. Kto awansuje, kto zagra w barażach? Oczywiście z Ligi Okręgowej. Nie chcę na to pytanie gdzieś jednoznacznie odpowiadać, bo liga jest, kończy się w czerwcu, kupę czasu do tego, może się wszystko zmienić, jest zima i tak naprawdę ciężko gdzieś tam sobie oceniać. Na pewno myślę, że drużyny, które w tym momencie są na tych miejscach, są gdzieś tam jakimiś głównymi faworytami, natomiast najważniejsza pewnie będzie zima, kto jak przepracuje okres przygotowawczy, kto jakich ruchów transferowych dokona. Ja myślę, że wtedy na wiosnę będzie się gdzieś tam to wszystko decydowało. Pewnie z około 6 zespołów będzie w grze i myślę, że wśród tej szóstki wyłoni się 2 czołowe zespoły. Dziękuję bardzo, powodzenia w kolejnych meczach. Dziękuję.